Znaczy to było tak 5-6 lat temu, może 7, jak się przeprowadziliśmy do domku, wybudowaliśmy dom, przenieśliśmy się na przedmieścia Rudy Śląskiej, założyliśmy ogród z warzywami, owoce, no i brakowało nam pszczół, które by nam zapyliły te wszystkie nasze owoce. W międzyczasie znaleźliśmy sąsiada, który jest również pszczelarzem i chodziliśmy tak sobie do niego na spacerki po miód, a przy okazji dowiadywaliśmy się wielu ciekawych rzeczy. No i tak to nas zafascynowało, Łukasz tam w pewnym momencie przyniósł książkę, pszczelarstwo moje hobby i tak ruszyło. Ale tak naprawdę ten moment przeniesienia się do domku, na przedmieścia. No, zmiana takiego trybu życia właściwie. Zmieniliśmy, tak, dokładnie. Tak, zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co jemy, co kupujemy, gdzie to kupujemy. Tak. No i jak najwięcej staraliśmy się produkować własnej żywności. No i brakowało właściwie, no jedno to brakowało tych zapylaczy, żeby zapyliły ten ogród warzywny. No a z drugiej strony, no to też chodząc do tego pszczelarza, stwierdziliśmy, że no właściwie, no, jesteśmy w stanie też ten miód wyprodukować również sami i jakoś tak zaczęliśmy się rozglądać za jakimś kursem. Zaczęliśmy czytać książki. Kursem pszczelarskim, tak, jakieś książki, no z tą edukacją było wtedy ciężko, no więc trzeba było właściwie jechać po tę edukację do Małopolski i w Krakowie przez pół roku zacząłem uczyć się już jako pszczelarz. No plus do tego wyjechaliśmy na wakacje do Kamiannej, do Pasieki pana Jacka Nowaka, który no właściwie też był taką osobą, która bardzo dużo wniosła w to i bardzo nas w tym przekonała, także że jednak tymi pszczelarzami chcemy być. No pokazał nam to wszystko, tak, pokazał jak to nam wygląda, to wszystko, pozwolił funkcjonuje. Nam uczestniczyć nawet w inseminacji pszczół, więc Zuza mając... Tak, nasza córka mając, była tym zachwycona. No ile ona miała lat wtedy? No, ze 4 lata 4 może. 4 lata to siedziała przy mikroskopie i obserwowała, jak się inseminuje królowę pszczelą. Więc to były takie ciekawostki całkowicie nowe dla nas, ale gdzieś nas to strasznie zaczęło pociągać, że zdecydowaliśmy się na poważnie zająć się tym hobby. No i z drugiej strony też zaczęliśmy w ogóle też inaczej myśleć o tym, bo widzieliśmy, że my sami mamy problem z dotarciem do tej wiedzy na temat pszczelarstwa, więc pierwsza pasieka, tak, którą myśmy chcieli postawić, że to była pasieka edukacyjna, gdzie pomyśleliśmy, że dzieci właśnie, warto dzieci edukować pod kątem tego pszczelarstwa. Więc tą pierwszą naszą pasieką była pasieka edukacyjna w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, którą no, udało się postawić, no i do dnia dzisiejszego w tej pasiece no, prowadzimy zajęcia edukacyjne. Natomiast no, pszczelarstwo miejskie no, to dopiero tak by wyrosło potem już po czasie. I wtedy trafiłam na film Łowcy Miodu. Łowcy Miodu jeszcze wtedy nie powstali, tak? W trakcie montażu był wtedy. Tak. Była zbiórka pieniędzy na montaż tego filmu. Była akcja crowdfundingowa, tak, na Polak Potrafi i jakby wtedy zainteresowaliśmy się w ogóle tym, jakby zajawką tego filmu, tym tematem tego pszczelarstwa miejskiego. Z drugiej strony sami zainteresowaliśmy się tym, jak działa w ogóle crowdfunding, właśnie w jaki sposób funkcjonuje Polak Potrafi. Myśmy również właśnie wystawili swoją akcję. Zanim to zrobiliśmy, najpierw poznaliśmy Kamila Baja, który brał udział w tym filmie z Warszawy, z pszczelarza. Tak, no bo postanowiliśmy pojechać właśnie do człowieka, który tam występuje w Łowcach Miodu. Chcieliśmy go poznać. I właściwie nie myśleliśmy o tym, że my chcemy być tymi pszczelarzami miejskimi. Myśmy po prostu pojechali do Warszawy poznać właśnie Kamila Baja, żeby zobaczyć, jak to pszczelarstwo miejskie funkcjonuje w Warszawie. No wtedy akurat staraliśmy się właśnie o patronat jakiś, o jakąś promocję tego naszego projektu na Polak Potrafi. Ponieważ zbieraliśmy wtedy pieniądze właśnie w akcji crowdfundingowej na postawienie tej naszej pasieki edukacyjnej, no, w której właśnie tutaj jesteśmy w tej chwili. I Kamil Baj jakby tak nas zafascynował tym tematem tego pszczelarstwa miejskiego, że no doszliśmy do takiego porozumienia, że może warto to poza Warszawę również przenieść do innych miast. No i tak właśnie 5 lat temu to przeniosło ruszyło, tak. No bo dla nas to jest zarówno i taka pasja i chęć ratowania pszczół, bo widzieliśmy w tym jakby w tym mieście, tak, miejsce, gdzie pszczołom jest dobrze, gdzie to jest jakieś takie alternatywa, tak, dla pszczół, gdzie możemy spróbować na terenie miejskim, w jaki sposób te nasze ule będą funkcjonowały, jak te pszczoły będą się rozwijały. Też nie ruszyliśmy z kopyta od razu z jakimiś 30 ulami, tylko to były dwa pierwsze ule, które chcieliśmy postawić w centrum Katowic. I właściwie nie mieliśmy jakichś planów, żeby dalej to rozwijać. Chcieliśmy po prostu, żeby stały dwa ule na dachu firmy, w której pracuje do dnia dzisiejszego Agnieszka. I okazało się, no, że to było po prostu doskonałe miejsce. No i w zasadzie do dnia dzisiejszego to jest najlepsze miejsce, w którym pszczoły w tej chwili mamy.
patrząc na miasto, musimy patrzeć na to, że w mieście jest o wiele cieplej aniżeli na terenach wiejskich. Dzięki temu roślinność o wiele wcześniej startuje i okres kwitnięcia jest również o wiele dłuższy. W związku z tym to, co myśmy zaobserwowali w mieście, nasze rodziny pszczele o wiele lepiej nam zimują w mieście niż te, które mamy chociażby tutaj w ogrodzie botanicznym. To są przedmieścia Mikołowa, więc... Wydawałoby się, tak, że to jest ogród botaniczny, się, no to właściwie więcej tak. Pożytku, więcej, lepsze, że będą to lepsze warunki, natomiast okazuje się, że te pszczoły w mieście mają się o wiele lepiej, nie są tak bardzo obciążone po zimie i ta bioróżnorodność przyrodnicza jest o wiele większa. Większy zasób kwiatów, roślin, krzewów, drzew. Trzeba zacząć od tego, jakby co jest tymi czynnikami takimi destrukcyjnymi i dlaczego jest im właśnie źle, tak? Dlaczego wymierają na całym świecie. No to przede wszystkim właśnie nie mamy do czynienia na terenie miasta z pestycydami i monokulturą, tak? No to są jakby największe te czynniki, które na całym świecie powodują taki drastyczny, tak? Spadek populacji pszczół. Ten pożytek, tak, oczywiście, ten dłuższy sezon, no to wszystko jakby to jest jakby nam po drodze, tak, że widzimy to, że pszczoły rozwijają się jak najbardziej jakby w mieście dużo silniej, tak, niż właśnie na tych terenach przedmiejskich, ale jakby tym czynnikiem najważniejszym myślę, że to jest to, że no po prostu nie mamy do czynienia właśnie z pestycydami i ta przyroda, ta zieleń na terenie miasta jest po prostu zdrowsza i no kwitnie dużo, dużo dłużej. Są takie rejony na świecie, gdzie właściwie populacje, bo teraz tak pszczoły, no generalnie tak dzikich zapylaczy, czyli można powiedzieć wszystkich owadów zapylających, no właściwie wyginęły całkowicie, więc jakby my mamy w perspektywie to, że kiedy to rolnictwo rozwinie się tutaj u nas w Polsce, co będzie się rozwijało coraz bardziej, to również sytuacja, tak, z pszczołami będzie coraz gorsza, no bo w tej chwili no, nie możemy powiedzieć, że sytuacja pszczoły miodnej, tak, na terenie Polski jest zła. No, jest jak najbardziej dobra, pszczół mamy bardzo dużo, mają się w Polsce dosyć dobrze, no tyle, że mamy no, ten sezon pszczelarski no, bardzo krótki, no bo ten sezon trwa właściwie 2-3 miesiące. No, gdzie w mieście no, ten sezon mamy dwukrotnie dłuższy, to jest jakby no, tutaj to w stosunku do tego tradycyjnego pszczelarstwa, no, to jakby ogromna różnica. Natomiast no, przy normalnych opryskach, przy normalnym takim trybie prowadzenia rolnictwa, który mamy na zachodzie, jeśli to będzie się rozwijało tutaj na terenie naszego kraju, to również będzie nas spotykała taka sytuacja, że będziemy jakby te pszczoły będą coraz gorzej zimowały. No, przede wszystkim pszczoła, która ma kontakt z neuronikotydami, ma problem z dostaniem się z powrotem do ula. Ona gubi się gdzieś w polu. Pestycydy mają bardzo duży wpływ na układ nerwowy pszczół i z jednej strony powoduje to, że albo nie potrafią wrócić do ula, albo po prostu skażone jakimiś środkami ochrony roślin po prostu zostają niewpuszczone do ula, ponieważ w każdym ulu znajdują się strażniczki, które pilnują dostępu do tego ula. Jakakolwiek pszczoła, która będzie skażona, no po prostu do ula nie zostanie z powrotem wpuszczona. Natomiast no, w mieście nie mamy tego problemu, nie widzimy jakichkolwiek problemów z zimowlą. No, ta zimowla jest dużo lepsza niż w tych ulach, które mamy również na terenach tych takich pozamiejskich. Tak, rodziny zaraz na wiosnę od razu są silne. One nie muszą się odbudowywać tak intensywnie, tylko one są na samym wstępie już na tak, wiosnę już wczesną silne, wiosną, bardzo tak. Dobrej kondycji. Mówi się głośno o tym, że w momencie, kiedy nie będzie pszczół, no to człowiek zaczyna mieć problem. W internecie pojawiają się zdjęcia pustych półek sklepowych z informacją, tak będzie, jeśli pszczoły wyginą, tak? W zeszłym roku pszczołę uznano jako najważniejszy organizm żyjący na Ziemi, tak. na planecie, no bo tak naprawdę przyszłość bez nich kiepsko się maluje dla większość naszego pożywienia, mniej więcej 80% pożywienia, które właściwie codziennie spożywamy, no zawdzięczamy owadom zapylającym. Więc to pożywienie no albo go nie będzie, no albo no będzie po prostu kolosalnie drogie. Więc tak, właściwie... i to już grupy uprzywilejowane wtedy będą miały tak. Dostęp do tego. To, co widzimy chociażby w Chinach, to co możemy już obserwować od iluś lat, to są bardzo zanieczyszczone tereny, gdzie państwo tak naprawdę nie jest w stanie przywrócić tego ekosystemu do prawidłowego poziomu. I bywają sady, które są zapylane manualnie przez ludzi, którzy skaczą z drzewa na drzewo i pędzelkami, prawda, zapylają te kwiaty. No, to
no trzeba sobie to wyobrazić, jaki koszt takich owoców zapylonych ręcznie no, byłby tutaj u nas w Europie, tak? No kiedy w Chinach być może to się jeszcze jakoś opłaca. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie mielibyśmy to w Polsce, gdzie cały sad właściwie trzeba by było zapylić ręcznie, gdzie ludzie z pędzelkami nagle zapylaliby kwiaty. Więc no, ta pszczoła po prostu jest nam potrzebna do życia i no, tak jak uznano w zeszłym roku właśnie, no to jest po prostu niezbędna dla człowieka. Jak na razie te coraz wyższe pasieki, no to często są dla nas eksperymentem, że my właściwie sprawdzamy, jak wysoko możemy z tymi ulami się posunąć. Natomiast no, mamy ciągle jakby w perspektywie to, co się dzieje na zachodzie, bo zachód jest jednak dużo, dużo bardziej do przodu, można powiedzieć, z pszczelarstwem miejskim niż my. Więc wiemy, że w Kanadzie istnieje pasieka, która jest na ponad 40, bodajże 42 piętrze. No tutaj no, w Polsce no, na pewno no nie wiem, no długo tego raczej nie osiągniemy. Natomiast no mamy pasieki również, kolega ma w Warszawie na 28, zdaje się, gdzie też to było na zasadzie takiego eksperymentu, że właściwie zobaczymy, co to, jak to będzie wyglądało, zobaczymy, czy jakikolwiek miód z tego ula będzie. I okazało się, że jak najbardziej ten miód w tych ulach był. A mogę jeszcze przerwać, ale co trzeba zauważyć, naturalne pszczelarstwo, które kiedyś było w Polsce uprawiane, to były barcie pszczele, które wisiały na bardzo wysokich drzewach, tak? Więc ta pszczoła zawsze była wysoko. No i nawet się tak mówi, że pszczoła, tak, że która im jest wyżej, wysoko, tak, jest, im wyżej, tym zdrowiej. Zdrowsza. Tak, że pszczoły generalnie no, żyją wysoko, one nie gnieżdżą się gdzieś na ziemi, one żyją w dziuplach wysoko na drzewach, więc ta wysokość jest dla nich jakby czymś naturalnym. No ewentualnie, no jeśli my je stawiamy rzeczywiście na jakichś wieżowcach, tak, no to jest to dużo wyżej niż one by się osiedlały w jakby sposób naturalny. Więc tutaj no, z pomocą powiedzmy przychodzą nam naukowcy, którzy rzeczywiście badają, jaki to ma wpływ. Kilka lat temu rozpoczęliśmy współpracę naukową z Wydziałem Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego i tutaj stale prowadzimy z nimi badania, tak? I naukowcy starają się właśnie odpowiedzieć na to pytanie, jak to środowisko miejskie, jak ta wysokość, jak to miejsce, w którym te pszczoły żyją, wpływa na ich układ nerwowy, więc nie badamy tylko i wyłącznie tych produktów pszczelich, bo to jakby my robimy już pszczoły osobiście. Natomiast naukowcy, z którymi współpracujemy, oni badają już bezpośrednio pszczoły. No i stwierdzili, że jakiś wpływ to ma, ta pszczoła musi się adaptować do tego środowiska miejskiego. Natomiast te czynniki dodatnie, tak, czyli właśnie ten dłuższy pożytek, ta ogromna ilość pożywienia, którą na terenie miasta mamy, jakby wyrównuje, kompensuje te niedogodności. Więc biorąc to wszystko sumarycznie, no wychodzi na to, że te pszczoły w mieście no po prostu no nie mają się gorzej na pewno niż na terenach wiejskich. Natomiast no my z naszej perspektywy no możemy powiedzieć, że widzimy to od lat, że mają się dużo lepiej. I no nie bez powodu zabraliśmy wszystkie nasze ule, które mieliśmy poza miastem do centrum, do właściwie no większość do Katowic, ponieważ no widzieliśmy, że zimują dużo lepiej i dużo lepiej się rozwijają. Jeśli chodzi o bytność pszczół w przestrzeni miejskiej, no to one stwarzają bardzo dużą bioróżnorodność, jeśli chodzi o zwierzęta, bo w momencie, kiedy mamy te pszczółki nasze, one nie zapylają tylko kwiatów i nie ściągają tego nektaru dla przyjemności ludzi, żeby mieć ten miód, ale również zapylają kwiaty, krzewy dla zwierząt, które mogą się pojawić w mieście. Czyli na przykład, nie wiem, ptaki, tak, potrzebują pożywienia. One nie tylko żywią się przecież jakimiś tam owadami, które się pojawiają w mieście, ale również jakimiś różnymi roślinkami, nasionami, które są wytwarzane przez krzewy drzewa. Właściwie to zyskuje na tym cały miejski ekosystem, tak? No po prostu my wprowadzamy tą pszczołę miodną, która jest na samym dole tego takiego ekosystemu miejskiego. Zapewniamy tą bioróżnorodność na terenie miasta, ponieważ no, pszczoła zapyli rośliny, które następnie wydadzą jakieś owoce. Tymi owocami będą się pożywiały zające, jeże, ptaki okoliczne. Natomiast ludzie na tym zyskają dzięki temu, że tych ptaków po prostu będzie więcej na terenie miasta. Będą zjadały komary, które są dla nas no, jak najbardziej dotkliwe, tak? I narzekamy na ich nadmiar. I zamiast stosować jakieś opryski na terenach miast, no, powinniśmy raczej się starać sprowadzić ich naturalnych wrogów, czyli właśnie chociażby ptaki. No i powiedzmy, że ta pszczoła, może nie bezpośrednio, ale jest tym czynnikiem, który sprzyja temu, żeby tych ptaków po prostu było więcej na terenie miasta. I tak naprawdę docelowo człowiek zyskuje na tym, że ma niepowtarzalny miód, którego nie uzyska
Tak, no miody miejskie zupełnie inne. Ta mieszanka nektarów jest niepowtarzalna w mieście. Ilość kwiatów, różnorodność to jest coś, czego nie jesteśmy nawet sami w kolejnych latach powtórzyć. Tak, każdego roku badamy, tak? Nie tylko my badamy, ale badają to również inni pszczelarzy, czy tutaj w Polsce, w innych pasiekach miejskich, ale i w innych krajach na świecie. No i wszędzie jakby, co dziwne, tak? Niektórzy ludzie nie chcą w to uwierzyć, ale to skażenie, tak? Ta zawartość, no bo to nie można powiedzieć o skażeniu. Te miody są równie czyste jak te miody spoza terenów miejskich. Czasem wręcz na przykład poziomy ołowiu czy poziomy innych metali ciężkich są nawet i niższe niż tych miodów z terenów rolniczych, ponieważ tak naprawdę te tereny rolnicze, te gdzie się bardzo intensywnie uprawia ziemię, gdzie rolnictwo jest rozwinięte, gdzie się używa nawozów sztucznych, gdzie używa się pestycydy, no tam niestety, ale ten miód właśnie bywa dużo bardziej skażony tak naprawdę metalami ciężkimi niż ten miód z miasta. Więc te nasze badania i wszystkie badania, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, no wskazują, że nie można powiedzieć o czymś takim, że miody z miasta są w jakikolwiek sposób skażone, czy w jakikolwiek sposób odbiegają, powiedzmy, od tych miodów z rejonów takich czystych ekologicznie. Pszczoła widzi świat zupełnie inaczej niż człowiek, tak? Nam się wydaje, no niektórzy często na jakichś warsztatach edukacyjnych, no ludzie nas pytają, że jakby wydaje im się, że pszczoła ma uboższy zmysł wzroku, ponieważ nie widzi koloru zielonego, czerwonego, że jakby nasz wzrok niby ludzi jest w jakiś sposób bardziej rozwinięty niż pszczół, natomiast jest jakby wręcz przeciwnie. Pszczoła rzeczywiście no nie potrafi rozróżnić niektórych kolorów, które wydają jej się jakąś odcieniami szarości. Natomiast pszczoła widzi również w paśmie ultrafioletowym, więc tak naprawdę to jest dla niej najważniejsze. Pszczoła nie kieruje się kolorami kwiatów, tak jak my je postrzegamy jako ludzie, tylko pszczoła zostaje nawoływana, można powiedzieć, przez kwiaty właśnie za pomocą pasma ultrafioletowego, gdzie no, można to też tak obrazowo tak porównać do filmu Spielberga, tak, do Listy Schindlera, gdzie mieliśmy ten obraz cały, tak, czarno-biały z tą dziewczynką w czerwonym płaszczyku. I pszczoły mniej więcej w podobny sposób postrzegają kwiaty, gdzie cała zieleń, okoliczna trawa jest szara, tak, jest postrzegana w kolorach jakiejś szarości, natomiast te kwiaty kwitnące, nawołujące tą pszczołę, że tutaj jestem, tak, i możesz przylecieć, mnie zapylić, tak, i zebrać nektar, one po prostu świecą z jednej strony, no to tak wydzielają zapach, z drugiej strony wydzielają właśnie to pasmo ultrafioletowe, które przywołuje pszczoły. I co jeszcze, pszczoły rozpoznają kształty? Tak, no pszczoła przede wszystkim tak, no nie kieruje się właśnie kolorami, nie, dla niej nieistotne jest, w jakim kolorze są ule, czy one są żółte, czerwone, czy niebieskie, dla niej istotne są kształty. Jakieś okoliczne budynki, ewentualnie jakieś symbole narysowane na ulach. Natomiast w jakim kolorze będzie ul, to pszczole jest kompletnie wszystko jedno. Pszczoły są wykorzystywane we wszelakich badaniach naukowych, które jakby trwają na całym świecie, i służy do tego tak zwany odruch PER, tak? Czyli wysuwanie języczka przez pszczołę pod wpływem pewnego impulsu. I da się pszczołę wytresować, że ona będzie reagowała na podawanie jakichś substancji, czy to słodkich, czy to właśnie substancji takich, do których pszczoły próbuje się w tej chwili wykorzystywać, czy do wykrywania narkotyków, czy materiałów wybuchowych. No i takie projekty już na świecie trwają, tak? I za pomocą właśnie tej komunikacji, tak? Właśnie poprzez badanie tego odruchu, tak? Wysuwania języczka, naukowcy no, dowiadują się, czy dowiadują, potrafią sterować pszczołami, aby one jakby wyszukiwały, tak, tych pożądanych, tak, substancji. Jeżeli patrzymy na rodzinę pszczelą, nie możemy patrzeć jako na pszczołę jako jedna jednostka. Musimy patrzeć na pszczoły jako cały rój. Rój tworzy coś w rodzaju superorganizmu, który ma coś w rodzaju zbiorowej świadomości. To rój decyduje o tym, czy i kiedy opuścić ul. Decyduje o tym, czy królowa powinna polecieć na lot godowy, czy przegonić tą królową, żeby się jeszcze odchudziła przed wylotem. To rój całościowo
w jaki sposób decyduje. Więc myśląc o ustroju, to z pewnością nie jest to monarchia, ponieważ królowa jest niewolnicą roju. Ona służy tylko i wyłącznie jako reproduktorka. Tak. Ona tylko i wyłącznie ma składać jajka. Z pewnością możemy mówić tutaj o socjalizmie, ponieważ pszczoły są bardzo społecznymi istotami, bardzo dbają o swoje przyszłe pokolenia, bardzo poświęcają się na rzecz dobra swojego ogółu. Roju, dla dobra ogółu. I z pewnością jest to korporacja, bo pszczoły od samego wyklucia się z jajek, one potem przechodzą przez szereg ról, które są im tak naprawdę z góry narzucone w tej korporacji, więc zdecydowanie w zachowaniu pszczół można dostrzec tą korporację. No i przede wszystkim ta optymalizacja pracy, tak? U pszczół nic się nie marnuje, praca jest zawsze w jakby sposób najbardziej doskonały, zoptymalizowana. Pszczoła zawsze znajdzie najkrótszą drogę do źródła pożytku, więc Podstawą jest efektywność tutaj, no pszczoła jest jakby symbolem, tak? Pracy, pracowitości, no i właśnie między innymi efektywności. I nikt bardziej niż pszczoła nie potrafi wykonywać swojej pracy właśnie bardziej efektywnie. No nie wiadomo jak to jest możliwe, w jaki sposób pszczoły tak do końca się komunikują. Natomiast wiadomo, że pszczoła jest porównywana, czy pszczoła, właśnie nie pszczoła, tylko rój pszczeli jest porównywany do superorganizmu, do takiej jakby istoty posiadającej jakąś świadomość, podejmującej jakieś decyzje. Bardzo często pojawiają się porównania do organizmu, do porównania roju pszczół do organizmu ssaków, gdzie jest bardzo dużo podobieństw takich, jako właśnie całej tej zbiorowości, ponieważ no, pojedyncza pszczoła nie potrafi przetrwać nawet jednej doby poza ulem. Generalnie one w samotności po prostu umrą. Wiemy, że pszczoły potrafią się komunikować, inne pszczoły potrafią bezbłędnie odczytać taniec takiej pszczoły zwiadowczyni, która znajdzie jakieś źródło pożytku, i pozostałe pszczoły bez najmniejszego problemu odnajdują potem źródło nektaru. No i to z bardzo dużą dokładnością, ponieważ potrafią sobie przekazać taką informację o kwitnących roślinach nawet z dokładnością do pół metra. A to też w zachowaniu pszczół widzimy, bo pszczoły mają doskonałe zachowania, jeśli chodzi o postrzeganie swojego świata pod kątem położenia słońca. To my to widzimy, że w momencie, kiedy przesuniemy ul, One zawsze wrócą do tego. Zawsze będą szukały miejsca, tego ula dokładnie w tym miejscu. Gdzie on tam był, tak? Także one mają tą świadomość. No dużo, dużo bardziej rozwinięte zmysły, niż nam by się to mogło wydawać, i no, na pewno dużo bardziej rozwinięte niż my ludzie. No, czy chociażby przez tą komunikację, czy właśnie jakoś zmysł bardziej rozwinięty na rządy wzroku, na bardzo czuły węch, bo tutaj pszczoła ma niesamowicie czuły węch. Również za pomocą tego węchu w ulu się porozumiewają. Bardzo dużo znaczenie mają u nich feromony. Matka pszczela, która wydziela feromon, to jest substancję mateczną, która spaja rodzinę i dzięki czemu pszczoły wiedzą, że są jedną jakby całością, jedną rodziną. Więc w momencie, kiedy coś zrobimy w ulu, uszkodzimy jakąś pszczołę, one się komunikują i wzywają siebie nawzajem do ataku. Łukasz wyczuwa taki bananowy zapach. I one wydzielają taki... Czasami pracując przy ulu, ja widzę, generalnie widać ich sposób zachowania, że czasami podchodzimy... Ale dodatkowo jeszcze komunikują się zapachami, które wydzielają i... Tak jak mówię, Łukasz czuje ten zapach taki bananów. No, czasami, kiedy rodzina jest bardzo agresywna, kiedy ja już widzę po ich zachowaniu, że one właśnie wpadają w taką dużą złość, że już coraz bardziej zaczynają bronić gniazda, no to dodatkowo pojawia się właśnie taki zapach jakby bananowy. Tak? Gdzie ta komunikacja jest też na poziomie tych zmysłów i wydzielania dodatkowych jakichś tam... Szczególnie w tym roku, tak, kiedy mieliśmy taką bardzo deszczową pogodę i ta wiosna powodowała to, że rodziny naprawdę były dużo bardziej agresywne niż to było w poprzednich latach, to czasami było widać, że pora założyć rękawice, no bo dzisiaj nie będzie z nimi tak łatwo. Natomiast teraz, kiedy mamy ładną pogodę słoneczną, no to właściwie otwieramy ul czasami bez jakiegokolwiek kapelusza, bez jakichś zabezpieczeń, bez rękawic. No i czasami widzimy to, że pszczoły decydują o tym, że należy wzmocnić obronę i coraz bardziej zaczynają się jakby złościć na nas, no więc pora jest czasem na ubranie, tak? Na ubranie jakiegoś kapelusza, czy właśnie ubranie rękawic. Natomiast zdecydowanie pszczoły w doskonały sposób i to naprawdę w ułamku sekundy potrafią porozumiewać się i chociażby właśnie nawoływać do... Tak. Mhm.
Dobra. Okej. Okay. I widzimy, że no, pszczoły w ułamku sekundy potrafią podejmować jakąś decyzję i komunikować się ze sobą i no, chociażby właśnie alarmować się i decydować o ataku. Więc czasami no, to jest ułamek sekundy, no, kiedy po prostu dostajemy żądło. Musimy patrzeć na to z punktu widzenia epoki człowieka, tak? Człowiek, który niszczy otaczające nas środowisko. Mamy wszechobecny plastik. Mnóstwo zwierząt aktualnie jest na etapie wyginięcia. No, między innymi właśnie owady zapylające. Tak, bardzo mocno odbija się to niestety, ale na nich. Dodatkowo jakieś złoża cały czas eksploatujemy. No i gdzieś brakuje takiego poszanowania dla przyrody, tej kontynuacji tego, tego co do tej pory ten świat sobie stworzył, tak? No, wiemy, że pszczoła istnieje na Ziemi między 100-150 milionów lat. Więc przetrwała wszelkie kataklizmy, epokę lodowcową, no, potrafiła zawsze się dostosować, przystosować do otaczających warunków. Natomiast no, teraz ta epoka współczesna, no niestety, ale no, w niektórych rejonach świata no, odbija się na tym, że no, po prostu pszczoły, generalnie owady zapylające no, w tych rejonach całkowicie wyginęły. Uczyć na to na pewno dbałości o przyszłe pokolenia. Pszczoła ma bardzo silny ten instynkt. Ona w momencie, kiedy przyszłe pokolenia są zagrożone, jest w stanie opuścić ul. Nie wejść do ula jako chora. Jako skażona. Pszczoła zimowa ma za zadanie przetrwać zimę, po czym opiekować się młodymi pszczołami. Więc ten instynkt opieki nad kolejnymi pokoleniami jest bardzo, bardzo silny. Są symbolem generalnie właśnie poświęcenia, tak? Poświęcenie dla ogółu i każda pszczoła ma w perspektywie właśnie działanie na rzecz tego roju. Bo dla, cel roju tak, to jest dla którego jest w stanie oddać życie, tak? No, kiedy no, chociażby żądląc nas ludzi, pszczoła żądląc człowieka umiera, ponieważ zostawia w naszej skórze żądło, po czym umiera. Więc rządy tylko w ostateczności, tak? Kiedy naprawdę musielibyśmy bardzo je rozzłościć, tak? No to ona w obronie swojego gniazda bez najmniejszego wahania, tak? Jest w stanie poświęcić swoje życie. Czy pszczół również istnieje coś takiego jak ten podział pracy, gdzie chociażby właśnie na przedwiośniu, czy w ogóle prace najtrudniejsze, między innymi zbieranie wody na przedwiośniu, jest wykonywane przez te pszczoły najstarsze, te, które wiedzą, że i tak za chwilę umrą. Pszczoła, kiedy generalnie wie, że ma umrzeć, no wyleci z ula, ponieważ nie chce zanieczyścić wnętrza swojego ula, nie chce nasporzyć dodatkowej pracy swoim siostrom, więc wylatuje z ula i po prostu umiera gdzieś na zewnątrz. No czasami nawet jak otworzymy ul, no to sami wręcz mówimy, że no, niezłe artystki znowu, no, generalnie po kształcie plastra pszczelego, po tym co one potrafią wewnątrz tego ula czasami zrobić, no to sami się czasem śmiejemy, tak, tak. Że no, drugiego takiego rzeźbiarza jak one, no to byśmy nie znaleźli. No ale w tym wszystkim jest niesamowity instynkt taki matematyczny, obliczeniowy. Każda komórka jest taka sama, pod tym samym kątem. W momencie, kiedy mamy ramkę i pszczoły zaczną tu budować i tu, one się zejdą na środku. Jakakolwiek wolna przestrzeń w ulu, gdzie my jakieś ramki nie włożymy, albo jest coś, powiedzmy, coś się nam przekrzywi, to pszczoła zawsze wykorzysta tą powierzchnię i wybuduje tam jakieś dodatkowe plastry, które czasami no, przedziwne kształty się układają. Ale mamy taki ul sami właśnie... Sami prowadzimy taki jeden tak, ul. Taki tak. Eksperymentalny w sumie dla nas. Gdzie widzimy dzikie plastry i tę konstrukcję, jak wyciągamy je, no, tak, no to jest coś zadziwiającego. Tak? Plaster pszczeli uchodzi generalnie za konstrukcję idealną. To jest stworzenie konstrukcji jak najbardziej wytrzymałe kosztem jak najmniejszej ilości materiału. No i właściwie my jako ludzie cały czas tego czerpiemy przykład. No, wystarczy pójść do pierwszego lepszego sklepu z meblami i właściwie większość mebli, które w tej chwili kupimy, no, zawierają po prostu plaster pszczeli w środku. Pancerze drzwi, ochraniające tak? No, potem... plecy narciarzy również tak, mają no, plaster pszczeli w środku. Pancerze. Ponieważ współpracujemy z wieloma stolarzami, którzy budują chociażby ule pszczele, tak? I próbują optymalizować pracę i przystosowywać ule w konstrukcji do ergonomii pracy pszczelarza.
można nazwać, że to są artyści, ale znamy również znaczy, takich... Tak, ponieważ tam są w stałym kontakcie, tak? Tak. Szukają tego kontaktu z pszczelarzami, którzy odpowiadają na ich pytania, jak to się sprawuje, co można by było zmienić. Tak. Więc no stale jakieś tam modyfikacje drobne przy tych ulach staramy się wprowadzać. Ale znamy również z drugiej strony artystów, którzy zaczęli budować ule, będące inspiracją... W sumie dla nich inspiracją są, nie wiem, jakieś japońskie domki, świątynie buddyjskie, więc te ule są jeszcze bardziej takie fikuśne, wymyślne, więc jak się na nie patrzy, to już jest dzieło sztuki. No, nadal to jest ulem, nadal pszczoły tam zamieszkują, da się z tego pozyskiwać miód, natomiast no, dla człowieka patrzącego na to z zewnątrz, no to właściwie są to dzieła sztuki. Natomiast no, myślę, że generalnie tak artyści czy projektanci, właśnie architekci no, przy obecnym planowaniu przestrzeni miejskiej, co dzieje się właściwie już na zachodzie, no, powinni coraz bardziej zwracać uwagę na tą zieleń. Tak? To jest jakby podstawa. Tak? No, już minęła ta epoka, gdzie wszystko powinniśmy dookoła zabetonować. Ta zieleń no, stale się rozwija. No, widzimy to na przykładzie tutaj naszego Śląska, gdzie tej zieleni naprawdę są ogromne ilości. Idzie to w dobrym kierunku, wręcz w tej chwili buduje się pewna przestrzeń biurowa w samym centrum Katowic, gdzie wiemy, że ma się znajdować sad z jabłoniami przy tych budynkach. Ciągle jednak no, nie wykorzystujemy w pełni tej powierzchni miasta, jaką mamy, czyli no, chociażby dachów. Tak? No, my jako właśnie pszczelarze miejscy jak najbardziej zauważyliśmy ten potencjał, który tkwi w dachach. Więc coraz częściej staramy się na tych dachach umiejscowiać nasze pasieki. Natomiast jeszcze bardzo mało jest takich projektów, które możemy obserwować właśnie na zachodzie, gdzie stawia się całe ogrody, tak, gdzie hotele, restauracje hodują własne warzywa na dachach budynków. No my właściwie marnujemy ogromne, to są dziesiątki hektarów powierzchni miasta na przestrzeń, która z jednej strony emituje ciepło, tak, które my nie wykorzystujemy, ono po prostu gdzieś się ulatnia i marnuje. Moglibyśmy to wykorzystać w sposób dużo, dużo bardziej efektywny, no, uprawiając tam po prostu jakąś roślinność.